Dzień dobry kochani, witam serdecznie wszystkie zodiakalne byki na czytaniu ogólnym na miesiąc listopad bieżącego 2022 roku. Dzisiaj zrobimy sobie rozkładzik przy pomocy talii Tarota Boskiego. Następnie wylosuję dla Was jedną kartę z serii Potęga myśli, odnajdź siłę w sobie. I na zakończenie, jako podsumowanie tego rozkładu, jedna karta z serii Klucz Anielski. Przypominam, że czytanie jest ogólne, nie z każdym zarezonuje, jest to zupełnie normalne, każdy z Was ma inną historię życiową. Proszę wybierać zawsze te karty, które Wam pasują, no i dodatkowo można sobie odsłuchać film ze swoim znakiem ascendentalnym, być może tam pojawią się dodatkowe wskazówki, które uzupełnią to czytanie. Dobrze, zaczynamy. Link do strony, gdzie znak ascendentalny możecie sobie obliczyć, podpinam pod tym filmem. Jeżeli nie znacie dokładnej godziny swojego urodzenia, wpiszcie godzinę 12. A ja już przekładam karty, bo były wcześniej tasowane. I już patrzymy, co ciekawego listopad dla naszych byczków przygotował. Zaczynamy. Energia, z jaką byk wkracza w miesiąc listopad. 7 mieczy. 2. Co pomaga bądź przeszkadza? 10 buław. Wasze działania w miesiącu listopadzie. 2 buławy. Co lub kto odchodzi do przeszłości? Królowa buław. O kim, o czym byk myśli? Co planuje, co analizuje w listopadzie? Pustelnik. Połowa miesiąca. Rycerz buław. Wasze czynniki wewnętrzne, czyli jak wy czujecie, postrzegacie, odnajdujecie się w tej sytuacji. Rydwan. Czynniki zewnętrzne, przyjaciele, znajomi, rodzina, współpracownicy i ich wpływ na Was. Kochankowie. Obawy bądź nadzieje. 3 miecze. I koniec miesiąca. 8 buław. No dobrze, moi drodzy. W tle mamy 6 buław, więc tutaj jakiś sukces czeka byka. Ciężką pracą coś uda mu się osiągnąć. Zdobyć czyjeś serce bądź uznanie. Moi drodzy, w energii 7 mieczy. I teraz nie wiem, czy unikacie spotkań, bo tutaj ten pustelnik w głowie, więc tacy troszeczkę jesteście aspołeczni, stronicie od spotkań towarzyskich, najlepiej czujecie się u siebie w domu. Zrobiliście się ostatnio troszeczkę samotnikami, ale to dlatego, że dużo i ciężko pracujecie. Często jesteście zmęczeni, być może jakiś taki zły nastrój, dodatkowe jakieś obowiązki, nadgodziny, więcej pracy niż zwykle, trudna jakaś sytuacja, no i to się wszystko nawarstwiło, tak? Życie w pośpiechu, czyli brakuje doby na pozałatwianie wszystkich spraw. No jesteście bardzo zmęczeni. I tutaj od razu mówię, byki, zadbajcie o siebie, o swoją formę. Potrzebujecie relaksu, potrzebujecie takiego wytchnienia. Dlatego z tego, co widzę, spokój, cisza i bycie samemu ze swoimi myślami w zaciszu swojego domu, to jest teraz Wasza domena.
Byki są bardzo pracowite i odpowiedzialne. I to widać. One biorą na siebie więcej, niż mogą udźwignąć. Z jednej strony jest to zaleta, z drugiej strony jest to wada, bo przez to nie dbają o siebie. Tutaj mogą pojawić się jakieś bóle kręgosłupa i jakieś dolegliwości, przez co byk być może będzie musiał unikać pewnych funkcji, pewnych działań. No, może być tak, kochani, że albo jesteście na zwolnieniu, albo po prostu na pewne rzeczy, pewne czynności trzeba z nich zrezygnować, bo mogą tutaj być jakieś symptomy świadczące o tym, że faktycznie jesteście obolali, coś Wam dokucza, no i trzeba to zdiagnozować na pewno z lekarzem. I to bardzo szybko. Zwłaszcza jakieś problemy neurologiczne, jakieś nerwobóle, tak? Rwa kulszowa, nagle gdzieś tam ostry ból kręgosłupa, bądź no jakieś inne dolegliwości. Pośpiech, pośpiech, unikanie ludzi, praca na noc, wykręcanie się, że tak powiem kolokwialnie, od zaproszeń różnego rodzaju. Znajomi chcą gdzieś Was wyciągnąć, a Wy, no nie, bo nie mam czasu, popracuję, bo późno wracam i tak dalej, i tak dalej. Tylko mówię, żeby ta siódemka mieczy nie była tym, że sami siebie okłamujecie, tak? Że sami po prostu stwarzacie swój fałszywy obraz, bo być może w ogóle tak nie jest. Dopowiem tą kartę. Królowa denarów. No właśnie. Chodzi o pracę, chodzi o rodzinę, o matkę. Unikanie też jakichś zobowiązań, bo jest ciężko. No i trzeba się zastanowić, tak? Czy kupić chleb, czy być może rachunki opłacić. Od razu mówię, że to czytanie nie jest dla wszystkich. No musicie się na coś zdecydować i teraz tak, jeżeli szukacie pracy, znajdziecie tą pracę, tylko naprawdę działajcie, a widzę, że będziecie działać. Tu może się zakończyć jakaś współpraca z Królową Buław, czyli z Baranem, Lwem bądź Strzelcem, jakaś kobieta spryciula i uważajcie, jeżeli macie własną firmę, bo jest to kobieta, która może coś wynosić Wam z firmy. Nie wiem, czy wynosi towar, czy wynosi z kasy, czy tam coś nie wpisuje, ale jest nieuczciwa. I Wy prawdopodobnie złapiecie ją na gorącym uczynku. Będzie ciężka, trudna sytuacja, ale musicie być konsekwentni. Więc tutaj, no, trzeba będzie dokonać wyboru. Ktoś też może zaproponować, znowuż inna sytuacja, współpracę, tak? I nie wiem, czy to koziorożec, czy właśnie ten baran, czy lew, bliźniak tutaj mi się też pojawia. Zaproponować współpracę. Te byki, które są już, no już w takim wieku, gdzie mogą przejść na emeryturę, będą się zastanawiać, czy nie przepisać swojej firmy, bądź odstąpić swojego sklepu, no nie wiem, jakiegoś przedsiębiorstwa swoim dzieciom. Syn mi się tutaj pokazuje, ale niekoniecznie. Jeżeli szukacie pracy, jest jakaś fajna oferta, ale nie wiem, no Wy nie skupiacie się. Nie przeglądacie może jakichś ofert, no, no nie jesteście za bardzo w to zaangażowani, więc tutaj, żeby coś Wam nie czmychnęło koło nosa. O czym myślicie? I tutaj mamy kartę pustelnika. No szukacie czegoś od dłuższego czasu, tak? Wiecie, czego chcecie. Niektórzy szukają coś odpowiedniego względem swojego wykształcenia. Długo się uczyliście, zdobywaliście wiedzę. Robiliście karierę, no i teraz chcecie to wykorzystać w pracy zarobkowej, tak? Natomiast tutaj też niektóre byki będą właśnie przychodzić na rentę, na emeryturę, ewentualnie już praca do emerytury, tak? Znaleźć sobie taką stałą pracę, żeby już niczego w międzyczasie nie zmieniać. Wasze czynniki wewnętrzne, rydwan. No tutaj widzę, że wszystko macie pod kontrolą, ale znowuż ten pośpiech. Wy się bardzo śpieszycie, ta siódemka mieczy tak szybko, szybko, sprawnie. Robię swoje, niech tam gadają, niech mi dadzą święty spokój, jestem skupiona na tym, co robię.
odpowiedzialność za to, jak to się dzieje. No i tutaj widać, że trzymacie to wszystko w garści, działacie, chcecie osiągnąć jakiś sukces, chcecie zdobyć tą wymarzoną pracę, bądź rozwinąć się w obecnej pracy, tak? Niektóre byki szykują się do jakiegoś wyjazdu, podróży bądź przeprowadzki. I to będzie miało miejsce właśnie w połowie listopada. Tutaj też bardzo duże zaangażowanie w jakieś sprawy. Będziecie naprawdę mieć taką energię do działania, taka pewność siebie, wiem co robię, działam właściwie, szybko się uczę, dobrze się organizuję. Więc taka fajna energia, motywacyjna bardzo. Dobra współpraca z mężczyzną po 35 roku życia, zodiakalny lew. Jeżeli są jakieś dwie propozycje współpracy, mówię teraz do byków, które szukają pracy, no to tutaj, nie wiem, ktoś może się też zastanawiać, czy Was przyjąć. Może są jakieś dwie oferty, może partner bądź partnerka będzie z Wami wszystko konsultował, będzie starał się Wam pomóc w podjęciu tego wyboru, tak? No Wasze obawy, trzy miecze, żeby się nie zawieść po prostu, no i nie wybrać źle, żebyście później nie żałowali, nie musieli czegoś odkręcać, żeby praca była faktycznie uczciwa, dobre warunki, regularne wynagrodzenie i fajna współpraca, żebyście się nie musieli później zastanawiać, co dalej, bo znowu nie wyszło, tak? Natomiast koniec miesiąca mamy ósemkę buław, więc wszystko sprawnie idzie do przodu. Jesteście zadowoleni, uśmiechnięci, usatysfakcjonowani. Poznajecie się i zaznajamiacie w nowym miejscu. Świetna komunikacja, sypią się jakieś propozycje, telefony, maile, praca być może przez internet. Niektóre byki tutaj w ogóle będą pracować stacjonarnie. Nie wiem, może tak po prostu wybiorą. Ale coś bardzo ruszy, już od połowy listopada i będziecie naprawdę bardzo zadowoleni z obrotu spraw. Dobra współpraca z lwem, strzelcem bądź baranem. Natomiast tu na jakąś kobietę bym uważała. To jest starsza kobieta, po starsza na taką. No nie jest to nastolatka, ale no ktoś po 45 roku życia, tak? Dobrze. Więc praca będzie, jeżeli nie chcecie rezygnować z pracy, macie pracę, to będą jakieś zmiany. No i mówię, własna firma, patrzcie na ręce, bo ktoś może być nieuczciwy, złapiecie jakiegoś oszusta bądź złodzieja. Przeniesienie się do innej firmy, przeniesienie lokalizacji, więc tutaj niektóre przedsiębiorstwa też będą zmieniać szyld, będą zmieniać lokalizację, siedzibę firmy, może inny lokal wynajmiecie. Podróże biznesowe, wyjazdy na jakieś szkolenia, prelekcje, wykłady. Niektóre byki myślą o powrocie na studia. Tylko wahacie się pomiędzy dwoma kierunkami. Może być też taka sytuacja, że jeżeli studiujecie i pracujecie jednocześnie, dostaliście jakieś stypendium, zaproszenie, może na jakąś wymianę, no nie wiem. Jak to teraz wygląda, ale ktoś Was wyróżnił, ktoś Was wynagrodził, ktoś docenił Wasze umiejętności. Spośród wielu wyłonił, tak? Czyli albo ofertę pracy, albo właśnie jakąś kandydaturę do odebrania nagrody. Jeżeli pracujecie na etacie, tutaj będą jakieś zmiany. Szef może wysłać Was na szkolenia. Natomiast nie składajcie obietnic, których nie jesteście pewni, czy zdołacie dotrzymać, tak? Być może ktoś Wam obiecał jakieś stanowisko i lepsze pieniądze. Na razie jest ciężko i ciężka przez to atmosfera, ale coś się ruszy. Przypomnijcie się w połowie miesiąca. Po prostu, no musicie pilnować swoich spraw. Bo ktoś być może się tutaj waha, czy Wam dać awans, czy komuś innemu. Ta dobra wiadomość do Was przyjdzie. Dobrze, kochani, co w relacjach? Nie wiem, czy byk nie ukrywa kogoś przed swoim mężem, żoną, partnerem, partnerką. Ciężko mu jest. To może być też tak, że te byki, które jeszcze w domu rodzinnym mieszkają, no przed mamą na przykład w sekrecie z kimś tam się spotykają. Poznały kogoś. To jest na pewno znak ognisty bądź bliźniak.
Ktoś Was oczarował, no ktoś Wam się spodobał. Jest jakiś magnetyzm, jest jakaś chemia. Długo czekaliście na kogoś konkretnego, być może. Więc tutaj jakieś sekretne randki, spotkania, jeszcze nieoficjalne. Coś z tego dalej będzie, bo tutaj no... Chociaż boję się tej szóstki buław, bo ona mówi o relacji na chwilę. Więc wszystko zależy, czy jak jesteście same, moje kochane byki, no to można spróbować. Jeżeli coś zacznie Wam nie pasować, zawsze możecie po prostu zrezygnować z dalszych spotkań, zakończyć tą znajomość. Gorzej, jak tutaj mając rodzinę, no uwikłacie się w jakiś romansik. Zwłaszcza na odległość. Piszecie przez internet, spotykacie się od czasu do czasu. Ta osoba jest bardzo zadłużona w Was. Na razie to jest taki zakazany owoc, tak? Czyli ukryta relacja. Chwilowy podbój serc. Niekoniecznie musicie być w związku. Może tu być taka sytuacja, że jesteście po prostu samotnymi mamami bądź tatami. No i też musicie być ostrożni ze względu na dzieci, tak? Żeby po prostu nie zaburzać ich spokoju emocjonalnego. Dużo pracy, więc przez to też rzadko się widujecie, a widać, że byk już tutaj tęskni, dawno się z kimś nie widział, myśli o jakiejś pannie. Bądź zastanawia się, jak to dalej będzie. Jest też ostrożność i taki dystans do tego wszystkiego, tak? Wydaje mi się, że jesteście tutaj bardzo doświadczonymi osobami, które wiele w życiu przeszły i no... Ta siódemka mieczy też pokazuje, że byk tak za wiele o sobie nie mówi, że jednak zostawia jakieś rezerwy dla siebie, nie jest od razu taki otwarty, dlatego że to po prostu jest ostrożny, bo nie wie, z kim tutaj sobie układa relacje. Bo faktycznie coś jest, widać, że się spotykacie, jesteście zaangażowani, tylko byk chce mieć kontrolę nad tym wszystkim. Nie chce dać się zmanipulować, no bo już kiedyś doznał krzywdy i nie chce powtórki z rozrywki. Natomiast to wszystko będzie rozwijać się we właściwym kierunku. Za miesiąc już naprawdę stwierdzicie, że jest to fajna relacja, będziecie do siebie dzwonić, pisać, razem gdzieś podróżować, wyjeżdżać, mieć jakieś pomysły na wspólną przyszłość. No, dużo radości, dużo takiej dynamiki w tym widzę, więc tutaj no będzie się działo na razie, będzie się działo. W stałych relacjach trzeba naprawić komunikację. Niektórym bykom przeszkadza nieobecność częsta Waszego partnera, bądź Wy same dużo wyjeżdżacie, podróżujecie. Siódemka mieczy, takie no... Taka niewidoczność. Nieobecność wśród rodziny, bo ciężko pracuje, tak? Jest to męczące. No, może być też tak, że tutaj niektórym ciężko wytrzymać w towarzystwie jakiejś osoby, z którą tworzą relacje, dlatego uciekają tutaj w jakiś romans. Ale za chwilę zacznę czytania na miłość. Jeszcze mi został baranek do nagrania, więc zobaczymy, co tam w kartach wyjdzie. No, jesteście przed jakimiś planami, tak? Od dłuższego czasu szukacie właściwego partnera bądź partnerki. Angażujecie się. Wierzycie, że wszystko będzie dobrze. To jest odwzajemnione na razie uczucie. Może być też taka sytuacja, że ta osoba jest z kimś i też musi się zdecydować, ale raczej to na razie jest taka nieoficjalna znajomość. Poznajecie się. Tylko byk, no mówię, boi się zranienia, boi się, że ktoś go skrzywdzi i bardzo dobrze, więc bądź czujny, byczku, wyznaczaj granice i pomalutku, pomalutku odkrywaj te warstwy. Dobrze, co jeszcze? No jakaś podróż, wyjazd, przeprowadzka, już mówiłam przed Wami. Ewentualnie do Was przyjadą jacyś goście, może właśnie ze względu na święta. Wyjazd na jakieś szkolenia, studia, już też mówiłam. Co jeżeli chodzi o zdrowie? Kochani, no te nerwobóle przede wszystkim, tak? Nerwobóle, jakieś nagłe kłucia gdzieś tam. Dolegliwości. Neurologiczne. Żebyście po prostu zwrócili na to uwagę.
A da się to szybko zaleczyć, wyleczyć, bo szóstka buław to jest wyjście z kryzysu, pokonanie wszelkich trudności, odniesienie sukcesu, tak? Ciężką pracą w trudnym jakimś momencie poradzicie sobie. Tu może Wam pomóc też mama, siostra, babcia, zwłaszcza finansowo. No i jakaś dobra współpraca z kobietą, bądź oferta pracy złożona przez kobietę, tak? Jeżeli własna firma, jesteście bardzo praktyczne, wiecie jak inwestować pieniądze, jak zarządzać tutaj firmą, zwróćcie tylko uwagę na jakąś kobietę. Być może rudowłosą, bądź taką no, szatynką, ale z jakimś tam balajarzem, jakimiś takie kolory włosów, może mieć różne. Czy jest szczera względem Was? Czy nie naraża Was na jakieś straty? Po prostu, czy Was nie okrada? Jest ta karta złodzieja. No dobrze, to chyba tyle. Jeżeli chcecie sprzedać bądź kupić auto, dobry moment będzie od połowy listopada i myślę, że jeżeli dacie ogłoszenie, to bardzo duży odzew będzie na przełomie listopada i grudnia. Natomiast Wasz partner kocha Was, myśli o Was. Ten, z którym tak gorąco tutaj jest, bądź ta. No i będziecie to kontynuować. Będziecie to kontynuować. Może na razie jeszcze nieoficjalnie, chociaż byk bardzo by chciał na przykład przedstawić rodzicom tą nowo poznaną osobę, ale być może potrzeba czasu. Jeszcze trzeba poczekać, żebyście się bardziej poznali. A w stałych relacjach, no cóż, trochę taka samotność we dwoje. Unikacie się strasznie ze względu być może na pracę. Czas zorganizować jakoś tutaj jakieś spotkanie, bądź no, wygospodarować jakoś dogodny termin, żebyście miło mogli spędzić razem czas, bądź razem nawet sobie gdzieś wyjechać, na przykład na weekend, żeby się do siebie zbliżyć, naprawić tą komunikację, porozmawiać. Bo naprawdę bardzo szybko łatwo ten kryzys jakiś chwilowy w związku można zażegnać, tak? Tylko po prostu zaangażować się i dać szansę drugiej osobie. I to wychodzi na to, że to byk powinien przejąć inicjatywę. To byk powinien wyjść z tą propozycją. Dobrze, jaka afirmacja dla byka na listopad? Proszę bardzo. Przyszłość jest cudowna. Żyję w otoczeniu bezgranicznej miłości, światła i radości. W moim świecie wszystko jest takie, jakie być powinno. No widzicie, kochani? Dużo miłości, światła, radości i przyszłość jest cudowna. To Wy jesteście kreatorami, pamiętajcie. I zobaczymy tutaj podsumowanie. Uporządkuj swoje myśli i uczucia. Czyli wszystko trzeba poukładać, wypucować, uporządkować, no, trzeba też szyby umyć, żeby lepiej przez nie widzieć. Był taki dowcip kiedyś śmieszny, właśnie w związku z brudnymi szybami. Ale już nie pamiętam, o co tam chodziło, chyba o pogląd na świat, na życie. No, musicie się na coś zdecydować i ruszyć tutaj, nie unikać pewnych tematów, nie okłamywać samych siebie, nie poświęcać się tylko pracy, i dla kogoś, tylko zacząć robić coś dla siebie. Tutaj niektóre byki zaczną jakiś trening, sport uprawiać od połowy listopada. Jakieś zajęcia taneczne, może jakieś właśnie dyscypliny sportu, basen, pływanie. Tak, żeby się troszeczkę poruszać, no i zadbać o kondycję, o formę, o figurę. Tego Wam, kochani, życzę. Pamiętajcie, czytanie jest ogólne, nie dla wszystkich. Sprawdźcie sobie dodatkowo film ze swoim znakiem ascendentalnym. Ja Wam życzę dużo miłości, zdrówka, spokoju, wytrwałości, świadomych decyzji, fajnych pomysłów, no i tutaj tych sukcesów, które się zapowiadają, bo coś osiągniesz, byku, i będziesz dumny z siebie, bo to ciężką pracą zdobyłeś i zawdzięczasz to tylko i wyłącznie sobie. Wszystkiego dobrego, kochani. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.